Barbara Kurdej Szatan podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu nie mogła ukryć emocji, które nią targały. W pewnym momencie gwiazda nie wytrzymała i z jej oczu popłynęły łzy. Wszystko było transmitowane na żywo. Barbara Kurdej-Szatan jest niezwykle popularną osobą ze świata showbiznesu. Nie mogło jej zabraknąć na uroczystości związanej z wiosenną ramówką Polsatu. Gwiazda ostatnio przeżywała ciężkie chwile, które znalazły ujście podczas gali. Wybuch emocji zobaczyło tysiące osób. Gwiazda popłakała się na wizji. Barbara Kurdej-Szatan jest aktorką, która początkowo słynęła z ról teatralnych. W późniejszym czasie była twarzą kampanii reklamowej jednej z sieci telefonii komórkowej. Wtedy właśnie zobaczyła ją cała Polska. Wiele osób pokochało ją za naturalność i kipiący optymizm. Popularność, którą zyskała, przyczyniła się do tego, że Barbara Kurdej-Szatan wkrótce została zauważona przez świat show biznesu. Aktorka z teatru przeszła do telewizji. Dziś możemy podziwiać jej grę w coraz większej ilości produkcji. Oczywiście Barbara Kurdej-Szatan nie wzbudza wyłącznie pozytywnych emocji. Niektórzy twierdzą, że wszędzie jej pełno i wyrażają dezaprobatę z tego powodu. Nie zmienia to jednak faktu, że o gwieździe jest głośno i ciężko przejść obok niej obojętnie. Sława wiąże się z tym, że wszyscy ciągle śledzą losy aktorki. Ostatnio emocje, które starała się trzymać na wodze, znalazły swoje ujście. Polały się łzy. Gwiazda nie mogła dłużej powstrzymać emocji. Barbara Kurdej-Szatan jest zazwyczaj uśmiechnięta, pełna życia i niezwykle optymistyczna. Tym razem rozpromieniona gwiazda pękła i łzy pociekły po jej twarzy. Całe zajście miało miejsce podczas transmisji z prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Dziennikarka podeszła do aktorki i zaczęła rozmowę. Nic nie zapowiadało takiego finału tej pogawędki. Agnieszka Chyży prowadziła galę i przeprowadzała rozmowy z gośćmi. Przyszła kolej na zadanie kilku pytań Barbarze Kurdej-Szatan. Początkowo odpowiadała na nie z uśmiechem. Jednak kiedy temat zmienił się na mniej optymistyczny, aktorka nie była w stanie ukryć emocji. Dzisiaj grzeje, jeden. Uwielbiana aktorka zrobiła niemożliwą rzecz na pogrzebie Królikowskiego. Nigdy nie widzieliśmy takiego zachowania. Dwa. Kazała mu zgasić światło przed intymnym zbliżeniem. Po wszystkim je zapalił, a widok odebrał mu mowę. Dziennikarka poruszyła temat niedawnej śmierci Pawła Królikowskiego, z którym Barbara Kurdej-Szatan występowała w serialu W rytmie serca. Aktorka wcielała się tam w rolę jego córki. Gwiazda na wspomnienie tragedii związanej ze śmiercią jej kolegi z planu nie mogła kontynuować wywiadu i zalała się łzami.
Transmisję na żywo oglądało 1600 osób. Jednak łącznie została ona wyświetlona już 191 tysięcy razy. Facebook Polsat, Facebook Polsat, najlepsze newsy dnia, źródło, Pudelek. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.